Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground. Czy nie Underground? No z Need for Speed Heat, no co to może być? No to jest taki Underground trochę, tam widzowie na streamie mówili mi, żebym nagrał Undergrounda albo streamował Undergrounda. No bo chcą zobaczyć, jak ta gra wyglądała i jak wygląda teraz, w porównaniu do Hita na przykład. Nie wiem, myślę, że to dobry pomysł, żeby tak zrobić, taki mały powrocik do Undergrounda dwójki chociażby? Byłoby chyba spoko, nie? A ja was zachęcam do subskrybowania i do zostawienia łapy w górę, tak żeby zwiększyć zasięgi na moim kanale. Pamiętajcie, że łapa w górę oznacza, że po prostu podobał wam się film lub nie. Jeśli tych łapek jest po prostu mniej. Dobra. Anna coś ode mnie chce. Zobaczmy. Nie wiem, jaki samochód tam miałem mieć do tej wizji, ale zobaczymy. Jak, żeby wam przypomnieć, to ostatnio Anna wzięła samochód chyba swojego brata Lukasa, który jest też naszym mechanikiem, i go rozwaliła. Znaczy, to jest właściwie samochód taty, ale... O, w ogóle widzieliście, w tle jest zniszczona Honda po lewej stronie. Okej. Super, jeszcze tego nam trzeba. To jest ta laska, co się... Te SMS-y, to nie ona, co? Zaraz się dowiemy. Aha. To ona z tym policjantem tam kręci, nie? A, tam pieprzyć to. Nie chcesz odzyskać auta? Chyba nie, Torres. Widzieliśmy was z kasą. I wiemy wszystko o waszych przekrętach. Oh. Chcesz z nami pogrywać? Przemyśl to. Ten numer, który wykręciłyście, to błąd. Nie pomyśleliście, czyja to forsa? Bo ten ktoś jest teraz mocno wkurzony. Kto? Nie kto. Nie będziemy z nią gadać. Frank Mercer. Chce was znaleźć i zabić. Mercer? Tak? To wybieraj mniej ruchliwe miejsca. Myślisz, że po to tu jestem? Ja tego nigdy nie chciałam. To przegięcie. On też przegiął. Trzeba go powstrzymać. Oh. A to nie twoja robota? Złożę raport i co dalej? Myślisz, że nie ma ludzi, którzy go kryją? Od środka nic nie zdziałam, ale wy nie spodziewa się. Słuchaj, konspiracje. Mi przykro, że twój szef jest dupkiem, ale chyba nie skorzystamy. Dzięki. Co z bratem? Też tak myśli? Hej, zaraz, zaraz, zaraz. On nie ma z tym nic wspólnego. Rozumiesz? Słuchaj. Ta sprawa nie zniknie. Rozumiesz? Aha. A ja nie mogę go wiecznie zwodzić. Musicie działać i to szybko. To jedyne wyjście. Okej. Okay. Teraz musimy się pożegnać. Oh. Wyślę wam namiary. Co? No spoko. Wiozą towar. Same zobaczycie. O. Dobra, mamy odpowiedni samochód. Ja powiem szczerze, bardzo z tyłu jestem w fabule w tej grze. Dlatego, że... jakoś lubię się bawić tymi furkami, tuningować je, malować. Dobra, mam wiadomość. To chyba przy porcie. Przyjedź jak najszybciej. Gdzie dobra. Jedziesz? O. Chcę dowiedzieć się wszystkiego o to. A co, na autobusem pojechała? Kurde, człowieku, ja mam 700 koni pod maską. Ona wzięła autobus i sobie pojechała autobuskiem. No fajnie. Dobra, zobaczmy, o co tam chodzi. Może uda się tego showa rozwalić. Jak już się buntują przeciwko niemu, to... Dobra, gdzie ten port jest? A, gdzie to jest? O, fajnie. Jak ona tak szybko tam przejechała? Kurde. No i pyk, zobaczmy. Zgodnie z prawem. Mam odpowiednią furę do tego. Nawet dużo lepszą. Dobrze jest. Sporo kasy się za to dostanie. Podoba mi się to. Misje popularne dają też dużo expa. Ha? I tak na miejsce expa się dobywa. Dobrze, się w nocy, no ale... Jest wkurzona. Co zrobiłyśmy? Załatwiliśmy showa. O. Wszyscy o tym mówią. Z
odwróciliśmy uwagę. I zostańmy w jej centrum. Po. Tak jest. Dobra. Hej, tam z prawej strony. Mhm. Co czekamy? Jedźmy za nim. Jak góra teraz. Więc idziemy za radiowozem? Co może pójść nie tak? Wszystko, wszystko może pójść nie tak. Wiemy, dokąd mamy jechać za tym gliną? Nie. No ciekawe, mamy taką podobną misję jak w GTA, no nie? Hej, wjeżdżam na plac kontenerowy. Przed moją furą nie ucieknie, kurde. To miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? Weź się w garść! Po. Ej, zatrzymaj się tu. Co oni robią? Nasz kolega chyba dostał jakieś klucze. Jak ona to widzi? Ona jest jak ten Terminator, wiesz, tak przybliża sobie widok. Jeszcze nie wiesz, na co mnie stać. A kurka to jest latawiec. Ona się boi, jak ja tak szybko jeżdżę. Co? Masz już coś na torys? Niewiele. Należy do jednostki Mercera. Robią to od dłuższego czasu. Ostatnio umknęło się to spod kontroli. Może jednak mówi prawdę. Zobaczymy. Dobra. A co on robi teraz? Roznosi łapówki, czy... Nie wiem. Dlaczego ludzie na to idą? Forsa? Prestiż? To nieznajome. Dobra, teraz tu. Spokojnie! Zatrzymuję się. Zaparkuj tutaj. O! Mamy jakaś fajniejsza już furka, korwetka chyba. Myślicie, że mnie usłyszą? Na pewno mnie nie widzą. Dobra, teraz się spróbuję jakoś lepiej ukryć. Coś mi nie wyszło. Cholera. Dobra, tu mnie chyba nie będą widzieć. Nie zwróciłem uwagi na to podejrzenie, że mi tam wzrastało. Kurde. No dobra, tu mnie... O! 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 No dobra, tu trzeba było zaparkować. O! Nie zauważyłem tego celu tutaj. Myślałem, że po prostu z daleka trzeba sobie... Okej. Okay. Dobra, teren czysty, chodźmy. Gdzie? A, za nim, dobra. Gadacie już ze sobą z Lukasem? Nie. Wiadomo, wcześniej się kłóciliśmy. Aha. Ale nie tak. Chyba się odsunę na jakiś czas. O! O czymś mi nie mówi. O czymś, co dotyczy jego i taty. Myślałam, że byli ze sobą blisko. O! Okej, chyba znowu się zatrzymuję. Na miejscu zaparkujmy i poczekajmy. Weź się w garść! No i pięknie. Teraz chyba będziemy się ścigać z kimś. Oby. To chyba nasz cel. Będzie trzeba nieco przyspieszyć, o! Żeby za nim nadążyć. Ferrari F40. Dobrze mówię? Ferrari? Chyba znam właściciela tego F40. Tak? Co się stało? Stało się to samo, co mnie. Konfiskują auto i potem przepada. Żadnego śladu. Aha. Patrz na tego dupka. Przecież to nie jego auto. Właściciel zgłosił zaginięcie? Zgłoszenia też nie ma. Słowo przeciw słowu. A nasze słowo jest gówno warte. A, czyli oni biorą, policjanci biorą furki i potem się nimi ścigają chyba. Ciekawe. W lewo. Okay. Trochę zwolnij i śledź go dalej. Weź się w garść!
Ja mam tutaj takiego Most Wanted'a. Kusi, żeby go rąbnąć czy coś, ale... Przekonajmy się. Okej, tu będzie jej furka chyba. Teraz tylko robić fotki. Oho. Auta muszą być warte fortuny. Z niektórymi się ścigało. Okej, ja mam taką samą fryzurę, to nie fair. Jak ta babka tam. Jest i jego. To jej samochód. Co one tutaj robią? No właśnie. Przerabiają je. Honda ktoś tam. Jasna cholera. Jest grubo. Przerabiają je na konserwy. Zaczęli od Hondy. Będzie najłatwiej. Czy to... Cisza? To możesz się pożegnać. Na co dupki. Trzeba było widzieć jego minę, jak załadowałem go na lawetę. Myślałem, że się rozpłaczy. Frank by to uwielbiał. Dobra, jestem Storaz. Pieprzyć Mercera. Tak nie będzie. O! Ale najpierw... Ona jest jakaś nerwana. Jakiś wymyślimy. No tu stoi jej fura! To jest jej fura, nie? Przerobili ją na sardynki. Nie. No dobra, no. Wiem, że policja coś grubo szykuje. Ja myślę, że oni po prostu rozbierają te auta i coś tam z nimi robią. Ale czy robią to nielegalnie? Nie wiem. Kurde, będzie trzeba to sprawdzić. 27 tysiąców dostałem. I wróciliśmy do garażu. Mamy tu jeszcze parę misji do robienia. Fajnie się to wszystko rozkręca tutaj. Mamy dużo wyścigów, innych tych rzeczy, ale teraz bym się skupił troszeczkę bardziej na tych misjach. Tutaj mamy misję u Wayne'a. Możemy tam pojechać. I mamy jeszcze nowe misje u tej laski. Ona chyba offroady chce uskuteczniać. No ale tutaj nie mam żadnego samochodu offroadowego, więc chodźmy do Wayne'a. No i jesteśmy, tu wypadałoby tylko zmienić furkę na oczywiście mojego innego koksiarza, czyli Forda RS-a, kurde. Dobra, graj w pojedynkę i lecimy. Będziemy jechać w nocy, prawdopodobnie będę musiał uciekać przed policją też. Te misje u niego są dość łatwe, no bo... Umówmy się, drifty, jak już się ma dobry samochód w tej grze, nie są trudne. Na początku było mi strasznie trudno driftować, ale później już poszło. Jeśli wygram, możesz powiedzieć, że przegrał z tobą najlepszy drifter w mieście. Cholera, może nawet dorzucę jakąś nagrodę. Nagroda! Może furę mi swoją da, czy coś, nie wiem. Nawet nie wiem, czy w tym NFS-ie będzie można furki wygrywać. Pokaż coś naprawdę wyjątkowego. Jep, nie ma problemu. Jak na razie wyglądasz nieźle. Drift w najlepszym wydaniu. Jep. Blisko barierki. Ops, 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 trochę mnie zarzuciło tutaj. Teraz tu już się popisujesz. Okej, i... No, to nie było najlepsze.
Poleciałem tam na poboczu trochę. Cyk, porobione. No no to my zaraz te punkty zdobędziemy. Tutaj te misje są na razie strasznie zaniżone, jeśli chodzi o punkty, które trzeba zdobyć. Jeszcze jeden ładny drift, dawaj! Więc przeważnie to idzie bardzo ładnie, jak widzicie. I cyk! Musi być ciężko cały czas być takim kozakiem. Elegancko. No, fajna fura, ale przede wszystkim w tym samochodzie podoba mi się dźwięk. Jeszcze go sobie ulepszymy, a nie wiem, jaki on będzie po całkowitym tuningu. Tak wiesz, jak już dokończymy wszystkie najlepsze części i tak dalej, to może być naprawdę ciekawe. Pamiętacie drifty w Underground 2? Jak driftowaliśmy blisko samochodu, ojej. Jak driftowaliśmy blisko samochodu, to dostawaliśmy dodatkowe punkty. Tutaj musimy driftować blisko barierki, żeby dostawać dodatkowe punkty. Znaczy, no tam jakiś mnożnik chyba nam szybciej rośnie i tyle. To jednak jest ważne, nie? Jak ty to robisz z takim luzem? Co, jeszcze? To jest ciekawe, bo... Naprawdę te wyniki są mocno tutaj zaniżone, ale myślę, że to trochę dlatego, bo ja nie robiłem fabuły i myślę, że na etapie fabuły ja jestem bardzo do tyłu. A jeśli chodzi o wymaksowane samochody i już to, że mam porobione, no to jestem trochę daleko, bo jednak ja się tylko w to bawię, nie? Jak gdzieś tam sobie gram na Lejwiku, to przeważnie sobie jeżdżę tu wyścigi, zdobywam hajsy, reputację i potem się okazuje, że mogę kupić jakieś Lambo, nie? A w fabule ludzie myślą, że mam dopiero tego Nissanka 180SX początkowego. 8000 reputacji. Elegancko. Dobra, jaką nagrodę mi dałeś, ziomek? Czekaj, musimy gdzieś jechać do niego. Okej. Jak to gwiżdże w ogóle. Ja sobie go jeszcze ulepszę. Uuu, myślałem, że ten słup też da się zniszczyć, ale ten jest widocznie zbyt twardy. Większość takich budyneczków, konstrukcji może tak, da się normalnie rozwalać, nie? Ale nie wszystkie. Okej, okay. Mamy coś z parkingiem. Czy tu będzie Gymkhana? Na górze czy na dole? Chyba tu. Może być coś takiego szalonego, nie? No zobaczmy. What's up, nigga boy? Porażka z lepszym to żaden wstyd. Jesteś tego pewien? Staram się zachować klasę. Nawet nie sądziłem, że drift może zbliżyć się do jazdy na snowboardzie. Widzę, że się myliłem. Obyśmy mogli to powtórzyć. Wybierz trasę, będę tam. Tak też zrobię. Przy okazji, u Lukasa czeka na ciebie coś... Chyba ci się spodoba. Mówisz? No, to trzeba będzie to sprawdzić. Jakaś nowa część, czy coś? Dobra. Bo to trzeba do Lukasa zajechać. Poczekaj, tu mam garaż. Chcę sprawdzić, bo to może być jakaś fajna część samochodu. Zobaczymy. Poszedł. Okej. Dobrze, że sobie te wszystkie garaże podblokowywałem. No i ja się łatwo odblokowuję, wystarczy po prostu wjechać, nie? Ciężka noc, walcz dalej. Pyk. Dobra. Co my tu mamy? Nowe samochody. Legendarny. Czekaj, nie chcesz mi chyba powiedzieć, że ja dostałem ten samochód. Poczekaj. Przyszła nowa dostawa części. Nowa dostała, ja po prostu wbiłem po... Shit! Serio? Znaczy, nie wiem, czy my go ulepszymy jakkolwiek. Mamy co prawda już złote części chyba... Tak, tutaj. O kurde, jak ja to wożę do BM-y. Mamy tutaj na pro ulepszone rzeczy. No możemy sobie tutaj turbo doładowanie dać, możemy sobie dać lepsze nitro, parę tam części może będę miał lepszych,
Ale ostatnio, kurde, posprzedawałem trochę, żeby tam odrobinkę lepiej BM-kę ulepszyć. Bueno, ej, jesteście ciekawi, jak to będzie brzmieć? W tym Need for Speedzie? Mamy... Słuchajcie, mamy malowanie z Undergrounda, czy to nie jest piękne? Kurde. Mamy opony do driftu, opony pokazowe. Parę rzeczy mogę sobie tu powsadzać, na przykład lepsze sprzęgło, może trochę lepszą skrzynię, nie, jednak nie mogę skrzyni wsadzić lepszej. Układ różnicowy do driftu i pokazowy układ różnicowy, może weźmy sobie to, pyk. No i mamy, wyjedźmy tym, tutaj nie będziemy, a czekaj, brzmieć to ja mogę sprawdzić jak to brzmi już teraz. Ale patrz, nie mogę tuningować. Znaczy chyba jest sposób, żeby tuningować te furki. Trzeba je tuningować w aplikacji Need for Speed Studio i potem nacisnąć ten przycisk tutaj i pobrać sobie ten tuning. I jest taka opcja, żeby go przerobić. Ale to jest, kurde, to jest samochód z Need for Speed Undergrounda 2. Przecież dopiero co o tym gadaliśmy, tak? Ja nie wiedziałem, że teraz go zdobędziemy. No kurde. Nie, nawet takie malowanie, wow. Znaczy no, wtedy te malowania były, wiecie, no, bardzo ograniczone, nic na szybach nie mamy. Ale wnętrze, zobaczcie, jakieś tam fajne skórzane fotele. Swoją drogą, wow, patrzcie na te głośniki, kurde. Nieźle to wygląda. Swoją drogą, tak tam skórzanych foteli chyba nie powinno być. No bo raczej wyścigowe jakieś takie, nie takie, no. Ale tutaj są, nie czepiajmy się, po prostu. Nie no, fajnie, że dostałem tą furkę. Możemy zobaczyć, jak ona jeździ przez chwilę. Kurde, w sumie wypadałoby wziąć ją na klimat undergroundowy bardziej. Taki nocny, nie? Ale wygrana, superowa, powiem wam. No i widzieliście, że samochód nie był jakoś super ulepszony. Bardzo mnie cieszy to, że na niektórych zawodach, eventach można sobie zdobywać takie cudeńkę. Tak, mamy samochód porobiony już teraz na drift. Nie jestem pewny, czy uda się nim zrobić jakąś strefę driftową. Bo... powiem wam, ostatnim samochodem z napędem na tył driftowało mi się bardzo słabo. No ale ten jest też nieulepszony, nie? Więc to dodatkowy minus. Musimy sobie robić o tego takie takie uuu, i to już jest super drift, nie? Jak na ten samochód. Takie uuu, i już. I już porobiłeś drift. No, jakbyśmy go pod względem mocy ulepszyli, to by był kozak, myślę. Kurde, oczywiście, że tak. Pięknie. Ale już coś tam pierdzi. No właśnie szkoda, że nie możemy tych pierdów tutaj modyfikować w ogóle, tak? Bo w aplikacji Need for Speed Studio możemy zmienić tylko wygląd. A tych pierdów to już nie bardzo, tak? To mnie trochę boli jednak. No, można by było też te pierdy modyfikować. No dobra, ale rozpędźmy się. O, tutaj czuć ten klimat. Dawaj fotę zrobimy. Patrz, tam też był taki tunel. Trochę inne oświetlenie było, nie? Ale podobnie. Cyk. Leciutki tylko negatyw. W undergroundzie chyba wtedy nie były modne negatywy w samochodach, nie? Nie no, myślę, że tutaj nocny klimat byśmy musieli zrobić, ale tunel... No w sumie to jest taka noc jakby tutaj w tunelu, co? Wow. O tak, ja bym chciał, żeby to malowanie było dobrze widoczne. Ono się tutaj tak odbija trochę, to światło. Mamy sparko. Poczekaj. O, coś takiego może. Nice. Te samochody w ogóle nie są takie drogie, te Nissany 350Z 370Z można dorwać używane w fajnych cenach. Tak w realnym świecie mówię, nie? Także jakby ktoś tam z was chciał, myślę, że to spoko opcja. Pyk, tu można, ale tu można poczaskać. No i proszę bardzo, cyk. Ja nie wiem, czy to tutaj z boku to chyba smok jest jakiś, nie? Jak to wygląda. Elegancko. No i mamy furkę kolejną. Fajnie, że można było ją za darmo dostać i wersję specjalną, nie? Ekstra. Trzeba będzie te radary też porobić wszystkie, na trzy gwiazdki. No może sobie na live'ach porobię te wszystkie znajdźki, skoki i tak dalej. Teraz mam odpowiednią furkę do tego. To powinno pójść fantastycznie moim zdaniem. No dobra, to chyba pojedziemy sobie na kolejną misję. Do może Anny? Anna jest... daleko ją wywiało.
co ona tu robi? 11 tysięcy reputacji. No dobra, to chodźmy do niej. Tutaj mamy strefę driftową. A nie, czekaj, to nie jest strefa driftowa. To jest radar. Ty, jak ty... Czekaj, bo próbuję nim podriftować. No teraz nie jest jeszcze ulepszony, nie? Więc on sobie będzie robił takie power slide'y bardziej. Układ różnicowy ma dobry, opony ma dobre do driftu. Ale myślę, że trzeba będzie spróbować zrobić jakiś samochód z napędem na tył i ty, no coś tam leci. Trzeba będzie spróbować porobić tą furkę. Myślę, że ma jakiś tam potencjał, zobaczymy. Driftowanie też zostało troszeczkę poprawione w stosunku do poprzednich Need for Speedów, no ale szału nie ma, nie? Dostępne w nocy, zmieniamy furę, kurde, no nie będę tym jechał. Musimy mieć coś tutaj konkretnego. Znaczy tak, nie musimy mieć tam od razu tej BM-ki. Tu nam wystarczy nawet ten Mercedes, tak żeby nie jeździć cały czas tym samym to. Albo dawaj Chevroleta. On jest taki bardziej na drift. No, powinien nam wystarczyć. Tam 260 punktów powinna mieć furka, nie? No ale dobra, damy sobie radę. Misja nazywa się Nieproszeni Goście. Boże, stoi tam kurwetta moja. To Hayley i Manta. Są w lidze. Siema. Okay. Przejdźmy do rzeczy. Przy obserwatorium jest event związany z Showdown. Mają być dziennikarze. Wbijemy się tam, przykujemy uwagę, ściągniemy wszystkie kamery do dziupli i będzie u nas głośno. Możemy już jechać? Jedę z tobą. I w taki deszcz rozmawiałem na zewnątrz, zamiast wsiąść do fury, no kurde ludzie. O, przestało padać, super. Dobra, czy dam radę tą furką? No ona mi się strasznie podoba, świetnie brzmi. I też jest sposób, żeby ją stunigować właśnie tą aplikacją Need for Speed. Ja bym sobie sprawdził to. Dobra, czy damy radę? No, niby mam trochę gorszy samochód niż potrzebny na tą misję. Super. Może ta laska jest dziwna. Hej, popatrz! Mogę śledzić wiadomości z telefonu. Na miejscu mają już reportera. O, znowu zaczęło padać. Dobra, czy ja muszę tam pierwszy dojechać? Nie, chyba nie. Wow, jaki widok! Jesteś pewien? No to startujemy! Chyba jednak muszę tutaj być dobry. Odpowiednią furę wziąłem raczej, bo ona tak troszeczkę driftuje. Pomachaj do ciao ciao! Może lepiej trzymać rączki na kierownicy. Wystarczająco napsuliśmy. A, dopiero zaczynało się robić ciekawie. Dobra, leci za nami śmigłowiec wiadomości. Uśmiech do kamery! Okej. No, co ciekawe, jak się... Ja bym chciał tutaj wszystkie furki sobie w ogóle pokupować i porobić je. To jestem ciekawy każdego tuningu. Do tego będzie potrzebne mi dużo kasy. To się nazywa precyzyjna jazda. Wszyscy cali? Fajnie, komu nic się nie stało. Rozlało się parę drinków, ale nic poza tym. Reaper, jak się trzymacie? Wszystko dobrze! Nie dotykaj bez pozwolenia. Do widzenia. I cyk. I tak, zwracamy swoją uwagę na... Znaczy ich uwagę na nas. Pytanie tylko, co nam to da? Oni chcą o nas napisać? Zobaczymy. Dobra. Korwetka to był dobry wybór. BM-ka myślę, że to byłby overkill. Nie, tutaj... Zresztą na te zakręty BM-ka nie byłaby zbyt dobra. Musiałbym tutaj dohamowywać. Nie mógłbym sobie tak podliftować. Musimy teraz trzymać się razem i utrzymać ich uwagę. Ile jeszcze mamy jechać? Jakieś 30 sekund. Bawię się aż za dobrze, a nawet nie prowadzę. O! Ona jest dziwna. Raz jest taka narwana, ona ma problemy psychiczne chyba ta laska, ta Anna. Kurde. Tutaj do brata wyskakuje... Do brata, który naprawiał jej furę. Wyskakuje z jakimiś dziwnymi tekstami, że on jest głupi, bo wzięła furę ojca i ją rozwaliła na wyścigach nielegalnych. I ma jeszcze do niego pretensje, że jest głupi, bo na nią nakrzyczał, no.
będzie coś! Jesus. No dobra. Mamy policaja na głowę. Uuu, dzień dobry. Gliniarze! Spoko mi! Zabierz nas stąd do dodatka! Jakie fajne LEDy miał na tym, na daszku. Trzeci poziom, uuu, nie ma żartu. Dobra, pościg w toku doki. W dokach znam taką jedną miejscówkę, gdzie można się schować. Trzeba skoczyć te kontenery. Spróbujmy jej. Jeszcze jej tak nie testowałem na trzecim poziomie pościgu, ale na pierwszym. Skąd wiedzieli, dokąd jedziemy? Ja po prostu musisz ich zgubić. Widzisz, okay. To? Wreszcie pokazują dziuple i nic tam nie ma. Wyczyścili ją. Nie żyjesz, Rivera. To jakaś pieprzona pułapka? Dobra, i teraz szukam tych kontenerów. Policja zawsze się gubi, znaczy przeważnie się gubi na tym. Nie odpływ dłoni, ruszajcie czyścić miasto. A czemu ich? Musiał się dowiedzieć o planie. Kto jeszcze wiedział? Może to Torres. Ale dlaczego? Czemu ich zgubiłem? Najważniejsze jest to, że teraz wiedzą, że my wiemy. Będą próbowali uciszyć nas i tych, którym mogliśmy powiedzieć. Uciszyć? Lukas! Dalej, odbierz, no! Zawsze odbiera! Musimy wracać do garażu! Dobra, jest garaż. Zobaczmy, Lukasa porwali. Lukas był w policji chyba, albo nie wiem. Lukas był policjantem? Ty, albo Lukas miał darmowe części z tych samochodów, he? Może by... Uuu! Lukas? Lukas? Lukas! Cholera, nie. Ej, wszystko w porządku? Abla... Zrobili z nim sito. Muszę go uwolnić. Co się stało? Kto to zrobił? A jak myślisz? Ja nie wiem, co zamierasz zrobić, ale daj spokój. Lepiej się odsuń, skarbie. Ja się dopiero rozkręcę. Bo... Proszę, nie ma z tym nic wspólnego, nie pomoże. Anna Kayat. Słyszałem, że twój brat był niegdyś do rol NL Culo, tak mówili. Bo... Ale ty? Kurde. Nie mieszaj w to, chodzi o mnie. Przecież wiem, wierz mi, ale nikt tutaj nie jest zupełnie bez winy. Bo... Zupełnie nikt. Wasza dwójka, idziecie ze mną. Okej. Przepraszam, Lukas. Tak mi przykro. W porządku. Ej, mam wysłać zaproszenie? Nie! Proszę! Gdzie ich zabierasz? No, pojedziemy tylko na komendę. Trochę pogadać. Ooh. A ty tu poczekasz. Okej, okay. Nie synchronizowali tekstu z ruchem twarzy. Nieważne. No tak! Tak po prostu zostały mu klucze do kajdanek? Czy do czego to były klucze? No dobra. I zaraz będzie BOOM! Co to za fura w ogóle jest? Komenda jest tam. Gdzie jedziemy? Zamknij się! Patrz! Bo... Wiedzieliście! Skąd? Co ty mówisz? Wystawiłeś nas! Ktoś zaczął gadać! Chcę wiedzieć kto! O. Nic ci nie powiemy. Co? Myślisz, że żartuję? Gadaj! Chcesz wiedzieć, kto puścił parę? Gówno usłyszysz, póki nas nie puścisz. O, i tak nic nie usłyszę, jak puści. Teraz będziecie gadać. A wiesz, gdzie pojadę? Prosto do twojego durnego brata. Ło, tyż do... Czy jest twardziele? Tyż dopiero co wróciliśmy samto. Co to za fura tam była? Jakiś suwik? Obniżony oczywiście, mimo że policyjny. Na glebie, jeszcze w negatywie. Hi, I am Fernando Rivera. What's up, nigga boy? No, po prostu drzwi były otwarte. Chodźmy. No dalej. Mam prowadzić? Czytasz mi w myślach. Okej, uuuu. To z tyłu jest miejsce w tym Camaro. Kanapa została, mimo że samochód sportowy. Co ona wyprawia? Do wszystkich. Patrol potrzebuje wsparcia. Możliwa kolizja na Polson Edmond.
Cholera. Mamy rannego oficera. Anna, szybko. Podejrzani próbują uciekać. Tak, komputer nam się przyda. Dopiero się rozkręcam. Kurde, taki twardziej dostał raz w ryja i tyle. Coś mi tu nie pasuje. No dobra, no. Niech leży. Dawaj ino furę, jedziemy stąd. O kurde, awaria. Dokąd pojedziemy? Mam pomysł. North Cloud Bank. Trzymajmy się z dala od kłopotów. To auto jest w gorszym stanie niż ja. O! Ale jeszcze coś tam jeździ, no. Anna je rozwaliła przecież. Jasne, o co chodzi? Możesz ze znajomymi zabrać moje auto z kasy Rivery do North Cloud Bank? Chyba tak. A po co? Gliny nas szukają, nie możemy tam wrócić. Kluczyki wiszą na kołku. Moje auto, moje 20 tysięcy aut, które są w tym garażu. O, jakie nitro! Ile... Bezpieczne miejsce. Zaufaj. Właśnie, ciekawe, czy jakbym teraz przejechał przez stację, to czy by furka się naprawiła, nie? Specjalnie pewnie wyznaczyli taką drogę, żebyśmy byli z dala od stacji naprawczej. Weź po prostu laptopa i nie zadawaj pytań. Nie masz pojęcia, co na nim jest. No to teraz masz moją ciekawość. Daj mi laptopa. Damy ci znać. Daj mi laptopa. Dobra, pyk. Jesteśmy. No, powiem wam, że ciekawie. Ciekawe, co policjanci robią z tymi furkami. Okej, okay, on już wyzdrowiał, już wszystko w porządku. I co? To jest jakiś obłęd. Jeździłam tędy setki razy. Co to za miejsce? Kiedy w domu było gorąco, przyjeżdżałem tutaj. Ooo. I tu było zimno. Nie po śmierci taty. Lukas, co się tam stało? Teraz już go nagle lubi? Był wyścig. Nie był mi potrzebny. Chciałem coś udowodnić i... Aha. I przyjechały gliny. Zgarnęły mnie. Dali mi jeden telefon. Odebrał tata. Byłem gotowy na kłótnię. No i zastanawiałem się, co mam powiedzieć. Tata był gliniarzem. I pierwszy raz nie było awantury. Zupełnie nic. Cisza. Rozłączył się i po 3 godzinach wciąż czekałem. Pomyślałem, że to kara, że miałem cierpieć za głupotę. Aha. Całą noc spędziłem sam w celi. Przeklinałem go. Życzyłem mu jak najgorzej za to, że mnie zostawił. Łapero, uczestniczyłeś w nielegalnych wyścigach. Czegoś się spodziewał? Ale rano przyszedł gliniarz. Powiedział, że nie żyje. No jak, przyszedł i nie żyje? Gdy tata się rozłączył, dostał zawału. O. Przepraszam, że nie powiedziałem. Ciągle to w sobie dusiłeś. Ta aż do teraz. Yep. Nie możesz się obwiniać, Lukas. To nie twoja wina. Anna, gdybym odpuścił wcześniej, gdybym go posłuchał... Nie cofniesz czasu. Dziś jesteś z nami. Tu i teraz. To najważniejsze. Są tacy, którzy chcą nas rozerwać. Zniszczyć wszystko to, w co wierzymy. To, co tata zbudował. Ty, tam jest jakaś Porsche'a. Ja nie pozwolę. Chyba. Albo Ferrari. A ty? Nie no, Porsche'a. Jak chcemy ich wykończyć? Muszę wiedzieć, że mamy do tego odpowiednie bryki. Tak, dawaj mi tą... RWB!
Ty, ona będzie tu mieścić? Dawaj mi ją! Nie, żebym miał 700 furek w garażu, ale... Mercer został z nami nagrany. Pewnie jest zapis całej operacji. Zdrenujemy go i pokażemy Lidze, że nie mamy z tym nic wspólnego. Tak. Cholera. Trzeba to rozgryźć, to nasz trop. Zastanówmy się, imię jego kota? O. Udam, że nie słyszałam. A masz lepszy pomysł, geniuszu? Ja mam. Czekajcie. Taki gliniarz, taki półgłówek, prędzej by napisał w haśle police, albo coś takiego. No dobra. Ona ma pomysł. No i pięknie. Macie kłopoty? Dex. Ups. Dzięki za auto, stary. Szybki jest. Coś poważnego? Słuchaj, teraz muszę się spotkać z jedną kobietą w sprawie laptopa. Jeśli faktycznie zna się na rzeczy, wszystko ci potem opowiem. Uwielbiam tą furę. To jest jedyna fura, jaką mam, która z układu wydechowego wypuszcza takie iskry. Nie wiem, jak to zrobić w innych samochodach, tych takich słabszych. Czy trzeba mieć naprawdę duży silnik, czy po prostu egzotyki tylko tak robią? Nie wiem. Znaczy, Corvetta to chyba jeszcze nie jest egzotyk, nie? Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.